To jest nasza pierwsza wycieczka z moim nowym mężem. Mój kochany mężuś właśnie wypożyczył samochód i jedziemy do Pamukkale. Wczoraj po 7 godzinach ze Stambułu przyjechaliśmy do Pamukkale. Wykąpiemy się w wodzie, która podobno ma właściwości odmładzające. Więc będę tu siedziała cały dzień, żeby wyglądać jak nastolatka. Co tam, Foczko? Jak się czujesz? Tyłek mi wystaje. Nie widać. Ramionka ci przysłaniają. Potrzebuję tego trochę do domu zabrać, mam dziury wisiane. Trzeba zagipsować. Ale to jest ciepła woda! Jakie super! Jeszcze browarka ci do ręki brakuje. Coś ta ślizgawka nie chce działać. Moja Foczka tu się pluska z wapienkiem. Jak ci się jeździ w Turcji? Rewelacyjnie, co nie? W Turcji się bardzo fajnie jeździ, ponieważ oni mają wszędzie dwupasmowe drogi. Do każdej jednej miejscowości większej prowadzi dwupasmowa droga. Ja jestem w szoku. Czyli wygląda to tak. Ominęliśmy wszystkie autostrady płatne. No w końcu po 3 dniach pijemy prawdziwą turecką kawę i to w niezwykłym miejscu, bo właśnie siedzę pod samolotem. Masz prawdziwy kokpit, tylko trochę rozwalony. Można sobie zjeść. Tu przechodzimy do następnej części restauracji. Panie pilocie, ma pan dziurę w samolocie. Teraz zimny łokieć. Po 3 dniach pierwszy raz będziemy rozkładać namiot. Przyjechaliśmy do miejscowości Kabak. No to jest nasz super auto terenowe. A tam Kamil z daleka stawia namiot. Jest moja pracowita mróweczka. 35 stopni, ale ty się nie boisz. Mamy hamaczek i kurki. Jest mój platfus. Otwieranie wina. Szczoteczką do zębów jest najlepiej. Colgate polecam. O! Ach, te studenckie praktyki. Ojejku. Siedzę sobie w sukience. Jest 30 stopni w nocy. Liście spadają. Jesteśmy pierwszymi turystami w tym roku, którzy kupili całą butelkę wina. Kolejny dzień w Kabak. Dzisiaj pani poleciła nam pójście na waterfall. Doszliśmy do ścieżki, która rozwidla się na dwie drogi. Jest numer jeden, 75 minut łatwej drogi, albo numer dwa, summer is dangerous, 45 minut. Kamil oczywiście chce iść dwójką, ja idę jedynką, zobaczymy kto na końcu się spotka. Mam obuwie niezbędne do wspinaczki wysokogórskiej. Rock climbing. Zrobione z starej opony przez Pakistańczyka. No w tych klapkach! No Kamil, jesteś w klapkach! Tak, to jest właśnie moje rozczarowanie. Wczoraj godziny tu szliśmy, żeby zobaczyć oto ten wielki wodospad. Witamy w Olu Denis. Po 3 dniach spędzonych w miejscowości Kaba chcieliśmy od razu udać się do Kapadocji, jednak podróż będzie trwała aż 12 godzin, więc postanowiliśmy gdzieś w połowie rozbić namiot i na Google Maps udało mi się znaleźć wodospad o nazwie Kokrulu. W sumie to nie wodospad, to jest kanion. Głównie organizowane są tutaj raftingi, ale można rozłożyć namiot przy głównej rzece i jest bardzo uroczo, jak widać.
martwiliśmy się, że nie będzie kempingu. W końcu jest zjazd z tysiącami tabliczek. Oj, nie wiem, czy będzie coś widać, ale tak wygląda nasza miejscóweczka. Tam stoi auto. No, a tutaj mamy rzeczkę. Ciśnij, ciśnij. Spóźniliśmy się. No. Zasłaliśmy na nasz wyjazd. No, 7 godzin przed nami. I to nasz ostatni nocleg w namiocie. No to jedziemy w stronę Kapadocji. Jeszcze 6 godzin przed nami. Bogacze kupili wino na punkcie widokowym. Zobaczymy, jak wrócimy do domu. Pojawia się i znika. Kilometry za Kapadocją są Fery Chimneys i są one wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Weszliśmy z Kamilem w miejsce, które było zabronione, ale stąd są naprawdę fenomenalne widoki. Takich grzybków przypominających grzybki. Penisy! Penis! Chciałabym mieć zdjęcie w takim sercu. No trochę nie moja bajka. Kamil stał się prawdziwym turasem. Pije Iron do kebaba. Gnajden. Dzisiaj poszaleliśmy i w końcu wzięliśmy coś innego niż kebab. A Kamil tak woli suchą bułę. Chyba znalazłam z Kamilem miejsce na sesję zdjęciową ślubną. Ale to wygląda irracjonalnie. Ja już wymiękam. Jeszcze cokolwiek widać. Kamil poszedł szukać miejscówki na zdjęcia. Ale ja chyba nie jestem takim hardkorem i idę do auta. Zaraz będzie tutaj ciemno jak... No to czekamy na ranek. Nie dajesz za wygraną, żeby mieć jak największą liczbę lajków. Tam po balonach. Pobalowane. Najpiękniejsza kometa, jaką w życiu widziałam. Mi się wydaje, że i tak twoje są lepsze balony. Przestań. Kamil, będzie masakra z wyjazdem. Kurde, Kamil, przekroczyłeś prędkość. Patrz, policja nas złapała. Widzisz, co narobiłeś? Pan jest niewzruszony. Lepił mandat. No to jesteśmy przy najważniejszym budynku w Stambule, czyli przy Hadzy Sofii. Moje skarpetki w sushi. Znajdujemy się w błękitnym meczecie. Musiałam ściągnąć buty,
Chusty na szczęście były gratisowe. No i tak, chodzimy w maseczkach, w chuście, jeszcze w okularach i w ogóle z tym inkognito. Straszysz wszystkich tą maską. Gdzie ty, kochanie, mnie prowadzisz? Nie chcę małych kotków. Chciałam ładny widok Stambułu. No i Kamil znalazł tajemnicze wejście na... Kamil znalazł tajemnicze wejście na rooftop. 50 lirków daliśmy, czyli 25 zł za dwie osoby, żeby wejść tutaj. Pan ma takie specjalne klucze. No i robi widok, naprawdę niesamowite wrażenie. Ale biedny Kamil. Jednak nie jest oporny. Kamil nie jest asertywny. 1000 razy mówiłam nie. Jezu. Jej. Matko, tak to ja nie słyszałam nigdy. Myślę, Kamil, że to chyba nasze ostatnie nagranie już jest. Czas pakować manatki. Nakupowaliśmy tyle rzeczy, że jest mały problem z tym bagażem podręcznym. Moja ostatnia część filmu. Żegnamy się z Turcją, żegnamy się z Garfieldem. Garfield, mimo tego, że jest niepełnosprawny, jest przykochanym kotem, chociaż kotów nie lubię, to po prostu... Au! Ugryzł się! W ciągu 11 dni zwiedziliśmy 7 miejsc i... W ciągu 11 dni zwiedziliśmy 7 miejsc, przejechaliśmy 3000 km. Z takich protipów to paliwo jest bardzo tanie, bo około 3 zł za litr, więc opłaca się wypożyczyć samochód i przejechać naprawdę całą Turcję. Ta Turcja jest ogromna. Żegnamy, bo znowu mnie z zagłuszy.